Dzień dobry. Przychodzę dzisiaj z kolejną porcją tematyki obfitości, obfitości finansowej. Przychodzę tutaj znowu do Ciebie z tematem pieniądza. Także dzień dobry, witam wszystkich Was serdecznie. Będziecie się pewnie powolutku tutaj teraz przyłączać. Ja już od rana dzisiaj działam. Cześć Dorotka. Dzisiaj jakoś tak wcześniej było mi dane wstać, jeszcze przed 7:00. To raczej nie są moje poranne godziny, ale też widzę, jak dużo można zrobić, jak się wstaje o wiele, wiele wcześniej. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem, który być może jest już Wam znany, ale też jest jednym z bazowych elementów otwierania się na pieniądz, na obfitość. Cześć Małgosia, cześć Jola. Dzień dobry, kochani. Fajnie, że to wskakujecie. Dzisiaj chciałabym, żeby ta transmisja była dosyć krótka, bo też zdaję sobie z tego sprawę, że nie każdy ma czas i ochotę słuchać dłuższych przekazów, a chce skorzystać po prostu z konkretu. Więc przechodząc do konkretów, jest ich kilka dzisiaj. Jednym z nich jest informacja o tym, że dzisiaj jest ostatni dzień promocji kursu przyciągania pieniędzy. Także jeżeli wiesz, czujesz, że chcesz się przyłączyć, to warto to zrobić dzisiaj, bo po prostu od jutra już ta cena będzie wyższa. Dostałam też takiego fajnego maila przed chwileczką, w ogóle w ostatnich dniach, teraz w trakcie tej promocji kursu przyciągania pieniędzy dużo się dzieje, to jest zawsze taki wyjątkowy czas w ciągu roku dla mnie, dlatego że przy tym kursie jest ogromna aktywność, jest duże zainteresowanie, także dużo się dzieje po prostu. Dużo informacji dostaję od Was, od uczestników poprzednich edycji, którzy chcieliby jeszcze raz sobie powtórzyć kurs, odświeżyć. Wiele, wiele się dzieje i ja bardzo sobie cenię te Wasze wiadomości i też widzę, jak w miarę tego, jak ja coraz bardziej otwieram się na ten pieniądz. Cześć kochani, dzień dobry. Też jakby wiecie, jak to jest, jak się daje czemuś uwagę, to się po prostu przyciąga w większej mierze do swojego życia. I tak samo jest w moim życiu, bo kiedy na początku, na przykład jeszcze kilka lat temu, odchodząc z pracy w korporacji, gdzie mi się wydawało, że to jest jedyny sposób na życie, jedyny sposób zarabiania, zaczynałam z Wami pracować, kiedy jeszcze w 2010 roku zaczynałam w ogóle prowadzić kurs przyciągania pieniędzy, we mnie jeszcze było wiele lęku i wstydu, żeby w ogóle mówić o pieniądzu, żeby poruszać tę tematykę i też taki miałam odzew, bo życie nam zawsze dokładnie pokazuje, odzwierciedla to, co my w sobie przenosimy, więc przyciągałam wówczas dużo ludzi, którzy tym bardziej dawali mi do zrozumienia, że powinnam się wstydzić, że nie powinnam na ten temat mówić, że nie powinnam tego propagować. I przyznam, że był to dla mnie trudny czas, niemniej jednak ja w sobie zawsze wiedziałam, że jest to temat jak każdy inny i że jest to ważne, żeby o nim mówić, żebyśmy się w coraz większej mierze otwierali na pieniądz, na obfitość, na niezależność finansową. I teraz już tego nie ma, teraz mówię o tym głośno i pewnie i też już nie spotykam takich osób. Dzięki Ania, fajnie, fajnie, że polecasz. Jest dużo takich, może są takie osoby, które w dalszym ciągu odczuwają wstyd i lęk wokół pieniądza, na pewno są. Niemniej jednak ja nie przyciągam już do swojego życia takich, które by w jakiś sposób komentowały to, co ja robię i w jaki sposób mówię o pieniądzu, że mówię, że jest ważny, że mówię, że warto go lubić, że warto się na niego otwierać. I to jest cudowne, cudownie jest obserwować to, jak z rokiem na rok naprawdę coraz większa ilość ludzi otwiera się na tą tematykę i wchodzi w poczucie własnej odpowiedzialności za własne życie i uczy się generować pieniądz. I dzisiaj dostałam taką fajną wiadomość od jednej pani, która gdzieś tam wyszperała jakieś nagranie w ogóle. Jest to osoba, która mnie znalazła dosłownie kilka dni temu, także wcześniej nigdy mnie nie widziała, nie słyszała o mnie. I jak mnie znalazła, to mówi, że zaczęła oglądać wszystkie moje nagrania, które jej tylko wpadły przed nos, przed oczy. I między innymi wpadło jej jakieś takie nagranie z zeszłego roku, jeszcze chyba właśnie przed zeszłoroczną edycją kursu przyciągania pieniędzy, w którym ja nawiązywałam do tego, że warto jest sobie płacić za wszystko, co robimy. I to, bo nam się często kojarzy, że pieniądz tylko przychodzi do nas z jakiegoś jednego konkretnego źródła, albo
może z kilku, ale są to konkretne źródła, kanały, które są nam dobrze znane, zazwyczaj jest to po prostu praca, najczęściej praca na etat. Natomiast ja sugerowałam, żeby w ramach zabawy, ciekawości, przecież to do niczego, to nic nie kosztuje, nic nam to nie szkodzi, czemu nie spróbować, zacząć płacić sobie i wysyłać takie rachunki w cudzysłowie do wszechświata. To jest takie bardzo metafizyczne, lekkie, fajne podejście. Za wszystko, co wykonujemy w ciągu dnia. Bo wiecie, jak to jest? My często, na przykład my kobiety, które powiedzmy są na utrzymaniu w cudzysłowie, bo to nie jest utrzymanie męża, ale zajmują się domem, czy zajmują się dziećmi, często nam się wydaje, że my nic nie robimy, że my nie generujemy żadnych przychodów. To jest totalna bzdura, dlatego że chociażby zajęcie się domem, zajęcie się dziećmi, to jest taki ogrom pracy. My, matki, dobrze o tym wiemy, kiedy na przykład chcemy skorzystać z takiej usługi i musimy komuś za godzinę na przykład opieki nad naszym dzieckiem, czy posprzątanie mieszkania, czy wykonanie jakiejkolwiek innej czynności, zapłacić sporą kwotę pieniędzy, dlatego, bo to kosztuje, tak? Więc my tak naprawdę cały czas generujemy ten przychód, więc czemu by nie płacić sobie za to wszystko, co robimy w ciągu dnia? I ja w tym nagraniu zeszłorocznym powiedziałam właśnie o tym, podzieliłam się, jak to w dany dzień tam chyba umyłam naczynia, coś tam posprzątałam, kilka czynności wykonałam, już nie pamiętam jakich, i napisałam sobie na kartce, że za zrobienie tego i tego i tego oczekuję zwrotu od wszechświata w wysokości takiej i takiej, tam dałam chyba 300 zł. I wierz mi lub nie, ale w przeciągu kilku godzin dostałam nagle, przyszedł pocztą list z zawiadomieniem o zwrocie właśnie kwoty z tego poziomu, było to chyba 350 zł. I to było dla mnie takie cudowne potwierdzenie. I ja nie twierdzę, że to się za każdym razem tak dzieje, dlatego że my często potrafimy sobie wyjść w drogę. Jak ja to wtedy robiłam, to robiłam to naprawdę lekko z ciekawością, napisałam to, schowałam do portfela i tak naprawdę zapomniałam. I wtedy jesteśmy najbardziej receptywni na ten przypływ. I my musimy się nauczyć tego, żeby nie kontrolować, nie łapać, nie próbować ciągle sprawdzać, bo my wtedy stawiamy temu opór. I to jest też sztuka, to jest umiejętność, którą po prostu musimy w sobie wyuczyć. Bardzo dużo z tym pracujemy w ramach kursu przyciągania pieniędzy właśnie po to, żeby te wszystkie ale, te kontrole, to sprawdzanie, te frustracje, to wszystko, co będzie nam na pewno podsyłał nasz umysł, żebyśmy tylko zostali w strefie komfortu i nie wychodzili, żebyśmy nie dali się na to złapać, bo wtedy będziemy blokować ten przypływ, który chce do nas płynąć. Tak naprawdę, gdybyśmy po prostu sobie byli w tym życiu i nie bawili się w tego kontrolera, świadomie lub też nie, to ten przepływ naprawdę by się dział cały czas. I właśnie pani, która do mnie dzisiaj napisała, mówi, że posłuchała tego nagrania i chwilę potem właśnie napisała sobie na karteczce, że oczekuje za jakieś tam wykonane czynności 300 zł, sobie też zapisała. I za chwileczkę dosłownie, jak zaczęła coś przeglądać, jakieś materiały sprzed roku, przekręcam teraz może fakty, bo przed chwilą czytałam tą wiadomość, ale zazwyczaj przeczytam i gdzieś tam to się ulatnia, ale esencja tego, co chcę przekazać, na pewno pozostanie. Dosłownie za chwilę gdzieś znalazła jakieś stare dokumenty czy stare papiery i pośród nich była kwota 320 zł. Także od razu do mnie napisała, cała zaaferowana i ucieszona, że po prostu, że to tak szybko się dzieje, że to jest niesamowite, bo to tak, kochani, się dzieje. I to jest jeden aspekt właśnie generowania pieniądza, otwierania się na przypływ. Pieniądz jest jedną z najprostszych rzeczy do wygenerowania, kiedy się do niego naprawdę stawimy. Naprawdę. To się po prostu dzieje od tak. I to jest ten metafizyczny aspekt, ale ja zawsze mówię, że to musi iść w parze. Nie zawsze, bo czasami się dzieją te takie magiczne momenty, ale jestem ciekawa, mieliście kiedyś takie magiczne momenty w swoim życiu? Napiszcie tutaj w komentarzach, bo jestem ciekawa, czy coś takiego doświadczaliście. Bardzo takie są inspirujące te historie, jak sobie pokazujemy, że coś nam nagle się tak pokazało. Natomiast bardzo często jest tak, że musi być też wdrożona ta druga część, czyli jest ta część metafizyczna, taka duchowa, serca, rozpoznanie siebie, rozpoznanie swoich wartości, ale z tym wszystkim, żeby ten pieniądz mógł przyjść, też musi być konkret. Musi być to działanie, musi być to, tym konkretem może być sprawdzenie twojego konta, które tak boimy się sprawdzać na co dzień, tak, żeby się zacząć z nim oswajać, zaprzyjaźniać, inaczej na nie patrzeć. Tym konkretem może być rozpoznanie swoich wydatków, ale też może być zadzwonienie gdzieś, porozmawianie z kimś,
powiedzeniu tak temu, co do nas do życia przychodzi. Tych konkretów może być cała masa. Jednym z tych konkretów, kochanie, jest wyznaczenie swojego termostatu finansowego, czyli TF, tak jak napisałam w tytule dzisiejszej transmisji. Co to jest takiego? Termin być może znany wielu z Was, ale czy my naprawdę to stosujemy? Bo termostat finansowy to jest ten poziom finansowy, to jest ten pieniądz, który Ty na dany moment jesteś w stanie przyjąć do swojego życia. I widzisz, to jest połączenie logiki i serca, bo Ty musisz poczuć w sobie, na ile jesteś w stanie teraz uwierzyć i się otworzyć w swoim życiu, a co będzie już dla Ciebie zbyt daleko, zupełnie nierealne i tym samym możesz sobie to afirmować, wizualizować, ale najprawdopodobniej to nie przyjdzie, bo to jest dla Ciebie zbyt odległa kwota. Ale to jest też połączone z konkretem, logiką, tak? Ja logicznie myślę sobie na przykład o danej kwocie i teraz w połączeniu właśnie z tym sprawdzeniem z wnętrza, z rdzenia, czy to jest to, co wykracza już trochę poza moją strefę komfortu, ale nie jest aż tak daleko, żeby było dla mnie na ten moment nieosiągalne. Dla mojej logiki, dla mojej podświadomości i świadomości. Na przykładzie, na przykład. Ja mówiłam, zawsze sięgam po takie przykłady, mówiłam to na niedzielnym webinarze, Twoja finansowa obfitość. On jest jeszcze dostępny, jeszcze go nie usunęłam, bo prosiliście mnie, żeby został troszeczkę dłużej, także możecie go sobie oglądać tutaj na moim fanpage'u albo na moim kanale YouTube. Więc na przykład, powiedzmy, że co miesiąc masz pensję, przypływ, przychód 5000 zł. No a marzyć się więcej. Więc teraz ważne jest to, no i piszcie mi tutaj, czy mieliście jakieś takie magiczne momenty. Jak mieliście, to piszcie. Na pewno, każdy z Was miał, trzeba to zobaczyć. To już samo w sobie jest cudowną praktyką. Danie czemuś uwagi, docenienie tego, rozpoznanie tego. To już zaczyna nas otwierać, to już się wtedy dzieje, otwieramy się na przypływ. Więc wyraźmy to, podzielmy się tutaj. Okej, okay, czyli chciałabyś więcej, marzysz o więcej niż te 5000 zł. No to zaczynasz sobie, dobra, chcę wyznaczyć sobie finansowy termostat. To jaka by to była kwota dla mnie, która by mnie ucieszyła na ten moment, która by mnie satysfakcjonowała? Sobie myślę na przykład, Jezu, 20 000 zł na miesiąc, to by było po prostu rewelacja, tak? Wow, jak ja bym miała 20 000 na 300 na miesiąc, to ja bym mogła tyle rzeczy robić. Jak już nawet sobie o tym myślisz, czujesz, to już taka ekscytacja pewnie i w ogóle. Ale czy w tej ekscytacji, bo widzisz, jak ja myślę sobie 20 000 na miesiąc, to ja jeszcze czuję niedosyt, tak? Że ja jeszcze bym mogła więcej, dlatego że ja ten termostat finansowy miałam bardzo wysoko osadzony, już pracując w korporacjach, w bankowości, gdzie te kwoty miesięczne znacznie przewyższały te 20 000. Ja pracowałam też za granicą, także wiadomo, że to tam są też inne stawki. Niemniej jednak dla mnie ta kwota, że ja czuję ogromną ekscytację, ale ja czuję, że bym mogła jeszcze więcej. Ale podejrzewam, że dla wielu z Was 20 000, jak sobie myślisz, to może być takie, no tak chciałabym, marzy mi się, ale już pojawia się takie, ale to jest niemożliwe, no jak by to się miało stać? Jest jakiś zgrzyt, jest jakiś ścisk, jest jakiś opór, jakieś napięcie, to trzeba w sobie samemu rozpoznać, to może być bardzo subtelne. Jeżeli to się pojawia, to jest to dla Ciebie sygnał, że na ten moment, bo to nie znaczy, że to nie będzie ok za tydzień, za miesiąc, bo będzie, tak? My do tego zmierzamy. Kurs przyciągania pieniędzy właśnie nas tego uczy, żeby się w tym poszerzać, otwierać na więcej. Najpierw sobie, a wtedy jest to otwarcie na zewnątrz i on może płynąć więcej do nas. Więc jeżeli czujesz ten zgrzyt, ścisk, to szukasz tej kwoty trochę niższej, takiej, która by była wyższa niż te twoje 5000 na ten moment, która by ci dawała tą ekscytację, to takie, ale fajnie by było, tak? Ale fajnie. Ale też ona nie jest tak odległa, że jest dla ciebie totalnie nierealna, że w ogóle głowa ci mówi, no ale jak? Jakby to się miało stać? W ogóle niemożliwe. Więc powiedzmy, ktoś w takiej sytuacji sobie weźmie inną kwotę, inny poziom termostatu finansowego, na przykład niech to będzie 9000 zł. I sprawdzasz ze sobą ponownie. 9000 zł, ok, na miesiąc. Widzę to, tak, widzę tą kwotę, ona rzeczywiście może być w moim życiu. Jest ok, tak, trochę taka się czuję, niepewna jak, ale wiem, że jest to dla mnie, że jest to realne. I najlepsze jest to, że ty nie musisz wiedzieć jak.
Bo wystarczy, że ty się w sobie otworzysz, a wszechświat, życie już samo się zatroszczy o to jak. I teraz jak masz ten swój termostat finansowy, który jest wyjściem poza twoją strefę komfortu, jest kwotą wyższą niż masz obecnie, jest tam lekki taki, no nie powiem stresik, ale jest takie, że no motylki gdzieś tam w brzuchu ci latają i czujesz ekscytację, jakiś dreszczyk zimny, to jest to właśnie to. I ty zostajesz z tą kwotą, możesz ją sobie zapisać, dobrze ją sobie zapisać. Zapraszam do mojego życia tyle i tyle. I tyle. Otwieram się na tyle i tyle. I zostawiasz to, tak? Zostawiasz to. Jestem niezmiernie ciekawa, w jaki sposób to zacznie płynąć do twojego życia, bo zacznie na pewno. Nie ma innej możliwości. I do tego jeszcze można właśnie ten zabawowy element, który też jest bardzo fajny dorzucić, o którym wspominałam wcześniej, za wszystkie codzienne czynności. Pisz rachunki do wszechświata. Za zrobienie tego i tego i tego. Oczekuję zwrotu finansowego w wysokości takiej i takiej, piszesz na karteczce, dajesz do portfela i po prostu zapominasz, zostawiasz to. Także kochani, jak będą się już działy te rzeczy, bo będą się działy, to koniecznie tutaj wpisujcie w komentarzach. Naprawdę, im więcej osób się dzieli, to nie są potem tylko słowa Sylwii, która już tym żyje i która ciągle o tym mówi, bo już każdy o tym wie, że ja tym żyję i o tym mówię. Ale niech to będą słowa wasze, tak? Ludzi, przy których inni też czują się zainspirowani i wiedzą, że można. Bo tak to my tworzymy sobie jakieś takie ikonki, obrazy. Okej, ta może, a ja już nie mogę. Tej się udało, ta się dorobiła tak czy tak, to tak sobie może gadać. Nie, każdy z nas może. I ja, i ty, i każdy z nas. Każdy z nas jest taki sam i dla każdego z nas ten wszechświat operuje, działa dokładnie w taki sam sposób. Wszyscy podlegamy tym samym prawom wszechświata i życia. I każdy z nas może. Oczywiście każdy z nas ma na ten moment większe lub mniejsze predyspozycje, ale one są bezpośrednio związane z twoją gotowością i otwartością na przypływ tego pieniądza, a to jest umiejętność, którą należy posiąść. To jest tak samo, jak teraz by mi ktoś dał tyczkę i mówiłby, Sylwia, przeskocz o tyczce, masz wykonać skok o tyczce. A ja mu powiem, no co, ty chyba oszalałeś, ja w ogóle nie mam pojęcia, jak to się robi, ja nie umiem. I mogę rzucić tą tyczką i pójść. I pewnie bym nawet tak zrobiła, bo mnie to osobiście jakoś nie interesuje. Chyba, żeby mnie coś wzięło, żeby udowodnić coś, albo żeby pozyskać jakąś nową umiejętność, ale nie jest to dla mnie aż takie ważne, żebym poświęcała temu dużo czasu czy uwagi. Więc bym to zostawiła, ale umówmy się, że pieniądz jest dla nas ważny, więc on wymaga naszego czasu i uwagi. I jak weźmiesz do ręki tą tyczkę i zaczniesz się uczyć, na początku nisko odbijając się od ziemi, podupadając, wkurzając się pewnie bardzo często, rezygnując, ale w końcu zacznie ci wychodzić i zaczniesz się po prostu tym ekscytować, cieszyć, bo tu i ówdzie będziesz mieć znaki, że to działa. I nagle, nim się nie obejrzysz, stwierdzisz, wow, czemu ja tego wcześniej nie zrobiłam? Czemu ja tego wcześniej nie zrobiłem? Ano dlatego, że głowa ci podpowiada, być może nawet na ten moment, bo to jest normalne, że to są albo absurdy, albo że to jest niemożliwe. Albo mnie to się nie może wydarzyć. To są wszystko, kochani, przekonania, które nas skutecznie blokują. Bo wszystko jest możliwe i niebo nie ma limitu. I to ja nie chcę nawet jakichś takich używać górnolotnych słów czy poetyckich. Po prostu tak jest. Mówiąc najprościej, że kiedy mówisz czemuś tak, czyli mówisz twojej finansowej obfitości, niezależności tak, kiedy stawiasz się do tego tematu w taki czy inny sposób, który z tobą rezonuje, dla wielu z was to będzie właśnie ten kurs przyciągania pieniędzy. Kiedy w to wchodzisz, kiedy jesteś w tym procesie, i tak jak mówię, ten proces zawiera w sobie wszystko, jest wycofanie, jest zwątpienie, jest ekscytacja, jest ciekawość, są pierwsze wow, aha, i są te momenty wycofania, jest to wszystko, bo to jest proces. Ale nagle zaczynasz widzieć, że z wielu więcej źródeł przychodzi, że przychodzi jakoś tak, jak dawniej nie przychodziło, że jest po prostu więcej, że jest lżej, że to się po prostu dzieje, bo dzieje się dla każdego z nas przy połączeniu serca i logiki, ducha i materii. Znalezienie tego miejsca środka dla siebie. Także kochani, poeksperymentujcie ze swoim termostatem finansowym,
popiszcie, wystawcie ramunki do wszechświata za wszystko, co robicie. Cudownej zabawy Wam z tym życzę i przypominam, że dzisiaj jest ostatni dzień promocji kursu przyciągania pieniędzy, także przyłączajcie się szybko, wskakujcie, macie link podany tutaj, posyłajcie tą wiadomość dalej w świat. I co? Cudownego dnia Wam życzę. Naprawdę, naprawdę udanego dnia. Pa, kochani. Dziękuję, że tutaj wytrwaliście ze mną 20 minut. Miało być 10, ale ja, wiecie, gaduła jestem. Pa, pa.